Jołka wszystkim, ja właśnie wróciłam ze szkoły, a na obiad mam w pizzę. Jeszcze sosiki. I gotowe. A teraz zabieram się za jedzenie, póki ciepłe. Ja właśnie zjadłam obiad i teraz jadę z misją do manufaktury, ponieważ mam kilkadziesiąt różnych butelek właśnie w tych oto workach. No i właśnie jadę tam, ponieważ można je wymienić na różne pluszaki, a że właśnie mój piesek bardzo lubi różne takie maskotki, to chciałam sprawić mu taką niespodziankę. Ja już właśnie wróciłam do domu i tak tutaj za mną są te wszystkie maskotki i tutaj właśnie mam M i akurat idealnie się złożyło, bo trzeba było mieć 40 butelek, by mieć cały napis, bo to jest jakby skrót od manufaktura, czyli manu, i akurat miałam te 40 butelek, więc już mam cały napis, więc zaczynamy tutaj od M i ono ma takie fajne odstające rączki. I one sobie tak śmiesznie wyglądają, więc fajnie. Już tutaj pokazuję. O, i właśnie ma takie odstające rączki. A tak samo mój piesek lubi takie, jak coś odstaje i może sobie wtedy po to jakby potrzymać, pogryźć i w ogóle. Więc tak się prezentuje. Teraz mamy drugą literkę, czyli A. I ona ma taki bardzo odstający, długi język i także śmiesznie wygląda z takimi okularkami. Tak się prezentuje. Właśnie taki odstający, długi język jest odkładany. I mamy teraz przedostatnią literkę, trzecią, czyli N. I ta ma takie odstające nóżki. Trochę się pozginęło, więc o, już jest ok. Więc ono także ma takie długie nóżki i także wygląda mega fajnie i tak uroczo, nawet bym powiedziała. Więc no. No i już ostatnia literka, czyli U. I nic tak naprawdę zbytnio nie odstaje, oprócz tych właśnie oczu, ale tak samo też fajnie wygląda i fajnie, że w ogóle coś takiego zrobili, bo no jednak u mnie się dużo, ja piję bardzo dużo wody, więc w końcu mogłam także coś te butelki wymienić właśnie na takie śliczne pluszeczki. Witam się już z wami kolejnego dnia i jeżeli chodzi o pluszaki, które pokazywałam wam wcześniej, to mój piesek już się nimi zaopiekował. Ja właśnie wróciłam ze sklepu, ponieważ jutro wybieram się z moją przyjaciółką na działkę. No i oczywiście musiałam kupić jakieś rzeczy do przekąszenia. Mam tu różne rzeczy zdrowe, niezdrowe, wszystkiego po trochu. Między innymi mam właśnie tutaj takie picie, na przykład właśnie aloesa, takie truskawki mega pyszne, chitosy spiralki, takie lejsy oven bakes paprykowe oraz, tym to już jestem na maksa podjarana, ponieważ w sklepie udało mi się wypatrzeć właśnie taką, w zasadzie właśnie chyba nowość, lodów z korala i jak na razie prezentują się naprawdę ślicznie i mam tutaj smak fresh, czyli pewnie po prostu jakiś wieloowocowy, czekoladowy, truskawkowy oraz wydaje mi się, że waniliowy, bo nie pisze, ale wygląda na wanilię, więc raczej tak jest. Już na pewno nie mogę się doczekać, aż będę mogła je przetestować.
Oraz chciałam wam jeszcze powiedzieć, że także wstąpiłam jeszcze sobie do galerii po drodze od razu, by kupić sobie jakieś fajne letnie ciuszki, ponieważ dni robią się już tak naprawdę coraz cieplejsze, więc na pewno mi się przydadzą. Za chwilę je wezmę i od razu wam wszystkie pokażę. Już sobie wszystko przyniosłam, więc wam pokażę. Na pierwszy rzut lecą takie zielone, prześliczne klapeczki z Sinseya i są mega wygodne oraz wyglądają wprost prześlicznie i będę właśnie chciała je ubierać do takiego mojego zielonego topu, więc to jest akurat na pewno. No i ogólnie wyglądają prześlicznie, więc idealne na lato. Następnie mam taką czarną czapkę właśnie także z Sinseya, ponieważ mam tylko taką zwykłą białą z takim motylkiem, a czarnej za to jeszcze nie mam, więc także na pewno mi się przyda, a właśnie tak samo na lato czy na wiosnę, nawet na teraz, więc bardzo fajnie. Teraz mam biżuterię i ona nie jest w sumie, ona jest nie tylko na lato, ale także na każdą porę roku, ale kupiłam ją, bo tak naprawdę ja nie mam żadnej złotej biżuterii, więc po prostu jak tylko te rzeczy zobaczyłam, to po prostu się zauroczyłam i już wiedziałam, że muszę je kupić. Właśnie mam tutaj takie różne pierścionki złote. Jest tu ich chyba 5 z tego, co widzę. One były z H&M-u. Są w różne wzorki, kształty, z diamencikiem, jakieś wyryte, więc do wyboru, do koloru. Oraz mam właśnie takie naszyjniki, tylko troszeczkę mi się poplątały, ale w miarę widać, co tutaj mamy. Jest on taki potrójny i na samym dole mamy taki trochę grubszy jakby naszyjnik z takimi kółeczkami złotymi. Następnie mam taki po prostu łańcuszek z takimi białymi kamyczkami, trochę przezroczystymi. No i na samej górze właśnie ten taki najmniejszy jest po prostu takim zwykłym złotym łańcuszkiem i myślę, że on będzie mega ładnie się prezentował, a właśnie do różnych topów, bo będzie bardzo ładnie i fajnie widoczny. I on także był z H&M-u. Następnie mam taką klamrę, ponieważ ja mam tylko taką przezroczystą, natomiast beżowej nie mam, a jest naprawdę tak samo prześliczna i także jest z H&M-u. No i na pewno mi się przyda, żeby sobie spiąć w lato gorąco włosy i będzie mi na pewno wygodniej. I następną rzeczą jest taki bawełniany top. I on jest na pewno idealny na lato, bo jest bardzo w sumie przewiewny, więc to także właśnie na plusie, jest przepiękny, ślicznie leży i właśnie także jest z H&M-u, więc na razie te rzeczy chyba były wszystkie z H&M-u. No i po prostu cieszę się bardzo z tego zakupu. Następnie mam takie jeansowe spodenki, bo akurat tylko takich mi w mojej szafie brakowało, bo takich w sumie nie miałam. Takie zwykłe z dziurami, trochę poszarpane i w ogóle śliczny, niebieski po prostu jeans. I one wydaje mi się, że były właśnie ze Stradivariusa. No i jestem w nich zakochana. Następnie mam taką koszulkę, bluzkę z Zary, z tego co pamiętam. Za chwilę jeszcze sprawdzę. Tak, prezentuje się ona właśnie w taki sposób. Ma takie trochę pufiaste rękawy, ma takie wynitkowane jakby wzory różne. Oraz właśnie planowałam ją sobie ubrać na zakończenie roku, bo w sumie jak dla mnie jest tak naprawdę idealna, bo do tego wystarczy ubrać jakąś spódniczkę czy czarne jeans i już będzie gotowa stylizacja. No i jeszcze na dole ma taki, jakby taką gumkę właśnie, także z takim materiałem, która się tak jakby oplata wokół ciała i to tak samo zarąbiście wygląda. Dalej mam taką bluzę w kolorze takiej butelkowej zieleni czy w kolorze oliwkowym jakby. I mam taką praktycznie samą bluzę, tylko że brązową i chyba troszeczkę krótszą.
I ona jest z H&M-u chyba, z tego co pamiętam, tylko nie wiem, bo teraz mi tutaj nie pisze. Tak, jest z H&M-u. Jest po prostu prześliczna i będzie właśnie, jak będzie troszeczkę, nie wiem, troszeczkę chłodniej, to na pewno będę miała okazję ją założyć. No i jest taką po prostu zwykłą bluzą, ale przykuła moją uwagę, więc ją po prostu kupiłam. No i ostatnią rzeczą z ciuchów są takie zwykłe czarne dżinsy, ponieważ była trochę w sumie śmieszna historia z moimi poprzednimi, bo wcześniej właśnie miałam dokładnie takie same, ale coś się z nimi stało i po prostu mi się zepsuły. Ale to już za dużo w sumie gadania by było, więc po prostu sobie kupiłam nowe. No więc one są akurat tak samo bardzo wygodne, więc także wam je w sumie polecam. Oraz chciałam jeszcze powiedzieć, że to nie ty, to w sumie nie jest koniec jeszcze moich zakupów, ponieważ kupiłam sobie także deskę, ale to pokażę ją za chwilę, bo właśnie leży mi na ziemi, więc chwilka zatrzymanie i wam ją pokazuję. Właśnie tak się prezentuje i jak widać miałam w sumie już na niej swoje pierwsze próby. Jak na razie do tej pory nie było jeszcze żadnego upadku, więc bardzo się cieszę. Od spodu wygląda w ten sposób, z napisem Kalifornia i po prostu z takimi wzorkami. Jest taka, no nie wiem, po prostu jakoś przykuła moją uwagę i nie jest ani dziewczęca, ani chłopięca, no po prostu taka dla każdego. Ma po prostu zwykłe biarkuka. No i bardzo wygodnie i fajnie się na niej jeździ. I jest to moja taka nowa zajawka, bo zaczynałam swoje pierwsze kroki na fiszce. Trochę wstyd mi to przyznać, bo teraz już tak się nikt na tym nie jeździ, ale fajnie o tym powiedzieć, bo jednak fajne były wspomnienia z tym. No i na niej zaczynałam, a teraz stwierdziłam, że może przejdziemy do czegoś troszeczkę trudniejszego. Czyli właśnie do deski i naprawdę mega mi się podoba jazda na niej i po prostu jest superowo. No i jeszcze chwilkę ją odłożę. O, już leży. No i jak oczywiście wiadomo, bezpieczeństwo to podstawa, więc mam jeszcze taki czarny, zwykły kask. Nie rzuca się w oczy, taki zwykły, fajny. Już wam otwieram i pokazuję. No i to po prostu kupiłam w sklepie sportowym. Jest ten kask także bardzo wygodny, fajny. I no. Nie wyglądam w nim może najgorzej ani najładniej, ale ważne, że czuję się w nim bezpiecznie. No i można jeździć. A teraz w sumie już się będę szykowała i zbierała na działkę, bo jeszcze muszę tylko sobie spakować takie rzeczy jak ciuchy jakieś na przebranie i tak dalej, więc spotkamy się już raczej na działce. Więc no, to na razie. Zanim jeszcze pójdę szykować się na działkę, pokażę wam, jak wyglądam w tych wszystkich ubraniach. Jak możecie zobaczyć, mam mokrą koszulkę, ponieważ jestem na działce z moją przyjaciółką i mam tutaj także właśnie taki zestaw, że tak powiem, wodny czy coś takiego, ponieważ mamy tutaj taki basenik, to za chwilę odwrócę kamerę i wszystko wam pokażę.
I właśnie tutaj mam taki zestaw 74 balonów i w środku są dwa po ileś tam, już nie wiem, ale coś czuję, że po 30 coś. I tak, więc w jednym mamy, w jednym jest taki żółty, a w drugim mamy pomarańczowy. I wcześniej już korzystałyśmy z tego, bo kupiłyśmy sobie dwa takie opakowania. I powiem wam, że zabawa jest nieziemska. Tak samo tutaj mamy takie dwie rureczki czy coś takiego. I właśnie one tak pięknie leci z nich. Woda jedna jest dłuższa, druga krótsza. Oraz mamy, nie wiem czy dojdę do tego, bo jest trochę daleko, ale mam. I jeszcze mam taki czerwony pistolet. I on także jest mega fajny i przynajmniej nie boli jak te balony, ale i tak fajna jest zabawa i właśnie się tak z nią ganiam, z moją przyjaciółką i się tak bawimy, więc jest naprawdę mega fajnie. A właśnie teraz wam jeszcze pokażę, bo tamte balony nam się skończyły, nawet tu są ich jeszcze resztki, więc pokażę wam, jak pompujemy wodą ten drugi zestaw baloników.